chciałem Wam pokazać jeden z pomysłów do oświetlenia Waszego obozu. Jest to lampka Superfire, typowa ścienna solarka, świeci tylko wyłącznie na baterię słoneczną, czyli ładuje się, świeci tylko wyłącznie w noc. Ma czujkę ruchu nawet. Generalnie możemy sobie ją na przykład, ja dodałem sobie do niej rzepę. Możemy sobie ją powiesić na przykład na bagażniku. Jest na bagażniku. I kilka takich lampek trochę nam doświetli obóz. Lampa Superfire jest świetnym dodatkiem na campingi. Możemy ją powiesić na samochodzie, na drzewach, gdziekolwiek, ponieważ ma baterię słoneczną. Ma czujkę i jest dodatkowym bezpieczeństwem. Czujka zareaguje na każdy ruch. Są trzy różne modele tej lampy. Oczywiście różnią się pojemnością baterii. To jest najniższy model, więc świeci najkrócej na naładowaniu słońca, ale to jest do 3-4 godzin śmiało raz zgasła. Teraz co się stanie, jeśli ktoś wejdzie nam w rejon obozu? Jak widać, czujka miała bardzo dobre pole widzenia, więc złapała mnie dosyć szerokim kątem, więc trzy takie lampy wokół samochodu złapią każdego, kto w nocy porusza się wokół samochodu. Tak jak wspominałem wcześniej, to nie tylko jest Wasze światło podczas obozu, ale to jest także bezpieczeństwo Wasze. Dlaczego bezpieczeństwo? Ponieważ ktoś, kto się zbliża, poruszyłem się tylko, drgnąłem. Jej szeroki kąt widzenia od razu mnie wyłapał i oświetliło dookoła cały teren przed samochodem. Więc każda osoba, która się zbliży do samochodu, podczas gdy siedzicie, śpicie w namiocie, zobaczycie, że pojawiło się jakieś dodatkowe światło na zewnątrz Waszego namiotu, wiecie, że ktoś się porusza poza Waszym namiotem.